Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspieraj radio wnet. A teraz gościem Radia Wnet generał Marcin Strzelec, generał Służby Więziennej, rektor, komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penicjarystyki w Warszawie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, bardzo miło, witam państwa. Ale my poznamy nie tyle o Służbie Więziennej, ile szerzej o obronności obywateli Rzeczpospolitej, o komponencie, który w tej chwili musi bardzo silnie się rozwijać, czyli o obronie cywilnej, o tym, co powinni zrobić zwykli obywatele i co, jakie mają obowiązki, jakie mają możliwości działania, jak powinni postępować, aby uchronić swoje życie w przypadku konfliktu zbrojnego. Taka rozmowa mogłaby być rozmową teoretyczną, gdyby nie to, że od prawie 150 dni trwa wojna u naszego wschodniego sąsiada i tam obrona cywilna na co dzień jest stosowana. Panie generale, jak to jest na początek z obroną cywilną w Polsce, ze świadomością i z wiedzą polskiego społeczeństwa? Redaktorze, z tą świadomością i z wiedzą, tak jak pan zapytał, myślę, że niestety nie jest najlepiej. To tak na początek troszkę moja smutna refleksja. Natomiast myślę tak z pozytywów, że jesteśmy społeczeństwem, które wielokrotnie w historii pokazywało, że w trudnych momentach jesteśmy w stanie działać, jednoczyć się i dobrze funkcjonować. Więc z pozytywów wydaje mi się, że akurat Polacy, my czy Słowianie będziemy sobie, tak jak widać teraz to na przykładzie Ukraińców, poradzimy sobie bardzo dobrze w sytuacji trudnej, kryzysowej. Ufać należy mogły tutaj, że ta sytuacja do Polski taka, w takim stanie krytycznym, jak dotarła do Ukrainy, to taka sytuacja u nas się nie wydarzy, więc miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o formalne przygotowania, to tutaj też uczciwie trzeba powiedzieć od tego negatywu, który rozpocząłem, ja tak tą sytuację oceniam. Troszkę patrząc też od środka, troszkę też patrząc na to, jak nasza służba zmaga się, z jakimi trudnościami się zmaga, że przez lata ten system został zaniedbany. Mieliśmy w jakikolwiek sposób funkcjonujący system obrony cywilnej w czasach zagrożenia atomowego, w czasach, w których o wojnie domowej, o konflikcie rozmawiało się. No niestety ustroje komunistyczne, szerząc pokój, musiały szykować się do wojny, dlatego te różnorodne elementy tych systemów funkcjonowały. Mniej czy lepiej, ale jednak funkcjonowały. A potem od roku 89, czy od końcówki lat 80, w mojej ocenie mamy do czynienia z sytuacją takiego troszkę być może świadomego zapominania o tym systemie rozbrajania Polski. To zupełnie odbiegając od tematu, dość powiedzieć, że ilość jednostek broni w Polsce jest zdecydowanie mniejsza niż w Niemczech, Francji, Czechach czy wszędzie wokoło. Podobnie likwidowano nas schrony, podobnie likwidowano magazyny, zapominano o tych rzeczach, nie odtwarzano. Ostatnie lata to tak jak wiemy, powrót Wojsk Obrony Terytorialnej, powrót do uporządkowania kwestii obrony cywilnej i obrony terytorialnej, która z tym się wiąże, więc no, wielu lat zaniedbań trudno będzie tak szybko odbudować, ale musimy to robić. Przez lata mówiono, o, w Szwajcarii na przykład każdy osoba, która jest tam rezydentem albo obywatelem, wśród kilku informacji z pierwszej, w pierwszym szeregu, które dostaje, jest informacja, gdzie jest jego schron, jaki ma numer i gdzie, jak do niego trafić. W Polsce obawiam się, że niemalże nikt nie wie, gdzie jest jego schron, gdzie ma się udać w przypadku alarmu lotniczego, o ile w ogóle dobrze pójdzie i będzie wiedział, jak rozpoznać alarm lotniczy, chociaż w tej chwili mamy komórki, będzie system SMS-owy, więc już nie trzeba polegać na znajomości sygnałów polegających na dźwiękach syreny, no ale z tym też pewnie nie jest najlepiej. Czy jest w ogóle możliwość, czy w Polsce da się taki system stworzyć, żeby wszystko było tak jak w tym akurat aspekcie, jak w Szwajcarii? Myślę, że da się. Natomiast żebyśmy mieli ten system na tyle sprawny i na tyle funkcjonujący, musimy rozpocząć już od kształcenia powszechnego, od kształcenia na przykład licealistów. Bardzo się cieszę, że przygotowane są plany i tutaj
olbrzymi szacunek dla pana ministra Czarnka i współpracowników za to, że odtwarzamy przysposobienie obronne, że ten, czy elementy tego przedmiotu mają powrócić. Zapomniano o tym przedmiocie. On był traktowany troszkę z takim uśmiechem i politowaniem. Natomiast przedmiot ważny, przedmiot, który mówi właśnie o tych systemach alarmowych, o schronach, o ratownictwie medycznym, z którym też często bywa na bakier, jeżeli chodzi o nasze takie codzienne przygotowanie w tym zakresie. Pan redaktor wspomniał o systemie komórkowym. Pamiętajmy, że to system, który wbrew pozorom dość łatwo jest wyłączyć, także on wcale nie musi zadziałać. Myśmy tak przywykli, że te smartfony i telefony z nami są, w ręku je mam, ale ta rzeczywistość też bardzo szybko może zniknąć. Myślę, że jedną z większych katastrof, które mogły nas obecnie spotkać, nas i kraje tak zwane rozwinięte, to kwestia wyłączenia chociażby internetu czy ograniczenia do niego dostępu i wtedy dramatycznie sytuacja się pogarsza. Nie musi mieć jakiejś wojny w rozumieniu tak fizycznym, tak jak ona ma miejsce na Ukrainie, ale już tego typu konflikt może nas całkowicie sparaliżować. Oczywiście ten konflikt zbrojny wymaga i schronów, wymaga i umiejętności różnorakich, ale przede wszystkim myślę opanowanie i systematyczności. To jest ważne, żebyśmy jako społeczeństwo nie popadali w panikę, żebyśmy działali systemowo i to wszystko wymaga i przygotowania, i wiedzy, i tej pracy organicznej, pracy szkoleniowej. Boję się, że w tym zakresie nie wszystkie samorządy są też dobrze przygotowane, bo tego nie da się zrealizować na poziomie centralnym. Oczywiście mogą być pewne wytyczne ministerialne inne, ale to przede wszystkim praca u podstaw. Raz organizacyjna na poziomie samorządów, a dwa edukacyjna na poziomie powszechnym jest kluczem do tego, żebyśmy dążyli do modelu szwajcarskiego. A jak wygląda chociażby odtwarzanie schronów? W Polsce wiem, że jednostka, którą pan generał zarządza, aktywnie się włączyła w tego typu działania w Kaliszu, ja dobrze się orientuję, ale to jest taki przykład, natomiast takie precedensy chyba nie tworzą jeszcze systemu i nie tworzą sieci bezpieczeństwa. Nie, zdecydowanie. No to dwa słowa o wywołanym przez pana redaktora projekcie. Faktycznie uczelnia nasza w Kaliszu, w części zwanej przez nas kampusem mundurowym, to miejsce, w którym przez lata szkoleni byli funkcjonariusze, pracownicy przed wojną, także garnizony naszych pułków wojskowych. Tam funkcjonował przez lata schron odtwarzany, przebudowywany i podobnie jak większość schronów w Kaliszu, Wielkopolsce i w Polsce zaniedbany całkowicie. Myślę, że tutaj państwo jak przejdziecie ulicami swoich miast, oglądajcie na co kawałek na trawniku widać takie grzybki ewakuacyjne. To są grzybki schronów, być może niewiele z państwa orientuje się po co one są. A to właśnie wyjście ze schronów. My taki schron mamy, odtwarzamy go. Nie ukrywam, że ciężko znaleźć jakąkolwiek dokumentację, jak taki schron powinien funkcjonować. Przepisy ogólne są, przepisy powszechne są na tyle ogólne, że trudno tutaj wywnioskować, jakie są detale uruchomienia i utrzymania takiego schronu. My go odtwarzamy metodą gospodarczą, wykorzystaniem naszych zasobów i planujemy z tego zrobić taki projekt popularno-naukowy. Myślę, że niebawem będzie można znaleźć o tym informację, czy filmową, czy tekstową w internecie, krok po kroku, jakich stron odtworzyliśmy. To kwestia i szczelności tego schronu, i odtworzenia przejść, i odtworzenia ciśnień, systemu wentylacji, zabezpieczenia w jedzenie, w wodę. Masa znaków zapytania, których ciężko dziś znaleźć odpowiedź. Schron dość mały, a jednak na 110 osób. Byliśmy tam kiedyś w około 40 osób i już było ciasno, więc trudno sobie wyobrazić, jak w dyscyplinie przez 12 lub 24 godziny mogło tam wytrzymać 110 osób. Będę chciał też, żebyśmy razem z naszymi studentami i kadrą przeprowadzili ćwiczenia właśnie z użytkowania takiego schronu, żeby od praktycznej strony to pokazać, po to, żeby te doświadczenia służyły mieszkańcom, służyły samorządom, żebyśmy na tym mogli budować zdolność do tworzenia innych schronów. Wiem, że masowo tak zwane tysiąclatki, czyli szkoły budowane przez okazji tego znaczącego jubileuszu, były wyposażane w schrony, czasem szpitale,
Myślę, że dyrektorzy szkół z woźnymi, którzy zapewnie zabezpieczają te schrony teraz, mieliby trudność, jak je w ogóle używać i tak, żeby sobie też nie zrobić krzywdy sobie i tym, którzy mieliby je używać. To jest ten jeden przykład działania w Kaliszu. Takich działań powinno być znacznie, znacznie więcej. Przejdzie tylko schrony lotnicze. Naszym gościem generał Marcin Strzelec, generał Służby Więziennej. To teraz trochę o tych różnych służbach, bo mało kto wie, ale Służba Więzienia to w zasadzie po policji druga najliczniejsza służba mundurowa, oczywiście włączając wojsko. Tak, no tutaj troszkę jeszcze ciężko będzie rywalizujemy, ale idziemy równo ze strażakami. Jesteśmy, tak się mówi, trzecią uzbrojoną formacją. Strażacy tego uzbrojenia bojowego nie posiadają. 30 tysięcy pracowników, funkcjonariuszy to liczna formacja. Ta formacja, która działa wewnątrz, która jest niewidoczna, my wykonujemy tą bardzo trudną pracę, pracując z 70 tysiącami, na bieżąco z 70 ponad tysiącami osób osadzonych, skazanych, ukaranych i tymczasowo aresztowanych. To wymagająca praca, ale też praca pokazująca skalę współpracy i współpracy ze społeczeństwem, ponieważ to my mamy jednostki rozsiane po całej Polsce, często w miejscowościach, w których jesteśmy najliczniejszą formacją, bardzo blisko współpracującą ze społeczeństwem, bo oprócz tej grup osadzonych to też setki innych interesariuszy, odwiedzających, gości, przedstawicieli świata prawniczego. Także jesteśmy jedną z tych struktur, która dobrze wchłonęła w te środowiska lokalne i to jest przestrzeń. My, strażacy, policjanci, czyli funkcjonariusze różnych formacji, powinniśmy stanowić tą tkankę, która w razie konfliktu także przechodzi do innych swoich działań. Bardzo cenię tutaj teraz wysiłki ministerstwa pod kierunkiem pana ministra Michała Wosia, realizowane są na podstawie tych wytycznych, realizowane są szkolenia funkcjonariuszy po to, żebyśmy byli przygotowani także na zagrożenia zewnętrzne. To ważne. Myślę, że dużo przed nami jeszcze w zakresie zintegrowania służb, tego, żebyśmy dokonali troszkę takiego przeglądu narodowego. Wydaje mi się, że jeżeli policzymy tutaj i naszą służbę, i inne służby uzbrojone i nieuzbrojone, ale dołożymy też różnorodne organizacje, myśliwych, leśników, dołożymy do tego wszystkiego emerytów mundurowych, kto wie, czy nie zbliżylibyśmy się do miliona osób, które mają doświadczenie, mają wprawę, mogą tworzyć jakąś strukturę bezpieczeństwa państwa. Natomiast dużo do zrobienia pozostało w zakresie integracji tych różnorodnych służb i środowisk. No to właśnie chciałem zapytać, mamy przykład Ukrainy, o tym się dużo w Polsce nie mówi, bo to i niepolityczne i też wymaga trochę wiedzy, ale chociażby Paweł Bobołowicz, nasz korespondent na Ukrainie, który tam jeździ, no pokazuje, że w warunkach wojennych na Ukrainie widać, jaka jest rywalizacja, widać, jakie jest niezgranie różnych służb, jakie są konflikty i tarcia na linii wojsko-policja, ale też inne służby, że tam, mimo że to kraj, który prowadzi od 8 lat wojnę i te tryby są znacznie lepiej zazębione, to i tak tam zgrzyta, jak spowodować, żeby wszystkie służby w Polsce działały w jednym kierunku, żeby nie dochodziło do sporów kompetencyjnych, ambicjonalnych też oczywiście, bo to przecież też jest naturalna sprawa, na ile polskie państwo jest gotowe, żeby działać jak jedna zwarta pięść. No cóż, no należałoby odpowiedzieć, że i wierzyć w to, że jest gotowe, natomiast jest wiele przesłanek mówiących o tym, że tak nie jest. Nie chciałbym tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale chociażby działania na wschodniej granicy, przy granicy białoruskiej pokazały, że nasze służby potrafią wspólnie bardziej się zagubić niż współpracować. Oby tych przypadków było jak najmniej, ale one powinny dawać nam taki przymus do większego działania.
Niewątpliwie konieczne jest współdziałanie na poziomie lokalnym, poziomie powiatowym, gminnym, wojewódzkim. Różnorodne zespoły powinny funkcjonować, ale nie zespoły na poziomie sztabów, a powinniśmy odbywać jak najwięcej ćwiczeń praktycznych, nie sztabowych, nie zamkniętych biurach. Szefowie służb dyskutują ze sobą, a w ogóle są takie ćwiczenia, bo ja nie słyszałem, żeby wspólnie były ćwiczenia duże, poważne ćwiczenia wojska i policji na przykład, albo wojska, policji z służby więziennej. Ja o tego typu działaniach nie słyszę. Słyszy się ostatnio siłą rzeczy bardzo intensywnych ćwiczeniach wojskowych, ale jakby tam wojsko ćwiczyło samo, bez innych służb. Tak, tych ćwiczeń odbywają się, są tego typu ćwiczenia, natomiast myślę to, o co pan pyta, co pan zauważa, to kwestia skali. Ta skala jest w dalszym ciągu niewystarczająca i myślę, że powszechny każdy strażak, policjant czy więziennik zapytany o to, czy on wiedziałby, jak się odnaleźć we współpracy z wojskiem czy z policją, miałby trudność w pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. Pozostajemy w różnorodnych systemach uzbrojenia. Zakupy broni są też objęte ustawą o zamówieniach publicznych. To powoduje, że nie możemy tutaj wskazywać jasno i na konkretne modele, dbając w ten sposób, w mojej ocenie, o bezpieczeństwo państwa. Systemy łączności i komunikowania służb też mają jeszcze nadal wiele do poprawy w tym obszarze. Czyli jeżeli przyjdzie zagrożenie, no to ćwiczenia. Mówiąc praktycznie, policjant czy służba więzienna wyposażona będzie w inny karabin, nie będzie mogła się wymienić amunicją z żołnierzem, jak się spotkają na jednym posterunku. Amunicją się wymienimy, natomiast tej jednolitości na wielu drobniejszych elementach nie ma. Ja myślę, że u nas zadziałoby się to, co było widać w mojej ocenie na Ukrainie, czyli ten pierwszy moment, w którym jest sytuacja trudna, maksymalnie kryzysowa, to na tym poziomie komórkowym, lokalnym jak najbardziej służby byłyby w stanie współpracować. Natomiast czy już dalej na poziomie jakichś działań bardziej długofalowych, strategicznych, czy nawet szerszych taktycznych, czy bylibyśmy w stanie skutecznie podejmować działania? Oby tak. Ja należę do tej grupy ludzi, którzy uważa, że nie należy spoczywać na laurach. Nawet jak tutaj moi koledzy odpowiedzieli mi, że jest dużo lepiej niż ja oceniam, to ja uważam, że i tak powinniśmy ćwiczyć, poprawiać, doskonalić i dochodzić do perfekcji. Także powiem jeszcze raz, tej współpracy i ćwiczeń na szerszym poziomie powinno być zdecydowanie więcej i zapleczem dla rozbudowywanego i bardzo dobrze, że tak się dzieje. Wojska powinno być zaplecze kilkuset tysięcy różnorodnych innych mundurowych i paramundurowych funkcjonariuszy i przedstawicieli społeczeństwa, żeby ten system był zdecydowanie szczelniejszy. Żeby współpracował zdecydowanie lepiej, o czym powiedział i mówił na antenie Radia Wnet generał Marcin Strzelec, generał służby więziennej, zresztą też doktor nauk społecznych i rektor, komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarnej. I tu poprawy już po zmianie, panie redaktorze, Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Kto jeszcze? Niektórzy żyją przeszłością, panie generale. Teraz już jesteśmy odpowiednio, zweryfikowaliśmy swoją wiedzę. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. Do widzenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
i będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.